Schronisko to moja pasja już od wielu, wielu lat. To miejsce, które powinno w przyszłości osiągnąć jeszcze wyższe standardy. Niektórzy mówią, że to bardzo dobre schronisko. Kto wie, czy jedno nie z najlepszych w Polsce. Ja uważam, że zawsze jest coś do zrobienia i będę się starała, żeby tutaj i zwierzęta, i ludzie czuli się dobrze i żeby tych zwierząt jak najmniej przybywało, żeby edukacja spowodowała, żeby to schronisko mogło być też taką jednostką, która szerzy wiedzę na ten temat, jak obchodzi się ze zwierzętami. I wynikiem tego w przyszłości powinno być schronisko, do którego trafiają tylko nieliczne, zagubione zwierzęta. Ta oto mała Chinka jest uratowanym przeze mnie kotkiem z bardzo dużej biedy i pozdrawia wszystkich w mieście dla pokoleń.